Kenijczyk, który zwyciężył w niedzielę, pokonał dystans ponad 42 km w czasie gorszym od rekordu trasy o zaledwie 4 sekundy. Mam się dobrze, ale nie jestem do końca zadowolony, bo chciałem pobić rekord. Zabrakło bardzo niewiele. Teraz natomiast chcę odpocząć. To był trudny bieg. Walczyłem trochę sam ze sobą. Było ciężko, ale chcę pochwalić ulicę, przygotowanie, całą organizację. Do pełni szczęścia podczas maratonu zabrakło jedynie rekordu trasy. Było blisko, nie w tym roku, to może w następnym, podkreśla z uśmiechem dyrektor biegu. My będziemy się cieszyć najbardziej, jeżeli wszyscy dobiegną szczęśliwie cało do mety. 4 sekundy, no to zawsze jest ten moment, kiedy będziemy starali się, żeby za rok pobić. No już długi rekord, tak? Dlatego, że ten rekord już ma prawie, że brodę i wąsy. No ale to znaczy o to, że do Wrocławia trzeba przyjeżdżać, bo jest szybka trasa. No więc mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli powitać tutaj rekordzistę także teraz. Pierwszą kobietą na mecie była Tunde Szabo z Węgier. Pierwszym Polakiem w tym roku Przemysław Dąbrowski z wynikiem 2 godziny 28 minut i 31 sekund. Dzisiejszy bieg tutaj potraktowałem, po prostu trzymałem tego 5. miejsca, najlepszy Polak. Jak widać, udało się z dobrym samopoczuciem. W rywalizacji zawodników niepełnosprawnych na wózkach z ręcznym napędem zwyciężył Robert Nowicki. Warunki do biegania były w tym roku bardzo dobre, choć słońce niektórym nieco dało się we znaki. Było słońce, ale nie tak jak w poprzednich latach. Źle nie było, był troszkę taki chłodniejszy wiaterek, więc trochę to rekompensata była na trasie. Maraton to jedno, ale bardzo ważne są imprezy towarzyszące. Przede wszystkim bieg rodzinny. On jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Praktycznie wszyscy do tej próby także się intensywnie przygotowywali. Jeżeli się nikt nie rusza, to na pewno każdy, ale bez jakiegoś treningu minimalnego myślę, że niewskazane. Dla wielu młodych wrocławian i gości była to pierwsza lekcja, by żyć zdrowo i uprawiać sport. Trzeba się ruszać z dziećmi, trzeba pokazywać aktywność i promować i nauczać dzieci, żeby biegały, żeby się ruszały. Oprócz biegów w tym roku odbył się także spacer z maratonem. Ta inicjatywa również cieszyła się sporym zainteresowaniem.